Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie Q&A, które było właśnie w filmie specjal z okazji 1000 subskrypcji. Ja tutaj mam swój tablet i będę odpowiadał na wasze pytania. Pierwsze pytanie, nie wiem jak to przeczytać, chyba Kiaku Games pyta: czy będziesz grał z widzami w Battlefronta? Wiecie, to zależy. Jeżeli ktoś z was chce, żebym z nim pograł w Battlefronta, to nie wiem, może poza odcinkiem mogę z wami pograć jak chcecie. Mogę też nagrać film, w którym będę z wami grał. Jeżeli chcecie, to piszcie pod Battlefrontem, jak ktoś jest chętny. Mój nick jest YuzioBB, to chyba raczej widać na każdym filmie z LEGO Dimensions. Penny Poe pyta, jak tam w szkole? W szkole, generalnie, jak to w szkole? Spoko, dużo trochę nauki. W przyszłym tygodniu mam próbny egzamin gimnazjalny, środa, czwartek, piątek, mam na 12 do szkoły i nie mam lekcji. Teraz byłem tydzień chory, więc trochę mam zaległości, ale poradzę sobie spokojnie. Whitson, Aaron, fajny filmik, dzięki Whitson. Pozdrawiam cię. Co tu jeszcze jest? Czekajcie chwilę. Chris12, pozdrowienia, też cię pozdrawiam, Chris. Piotrok, kuku, nagraj Minecrafta, proszę. Wiecie, przepraszam was, ale Minecraft nie jest jakąś taką grą. Wiecie, Minecraft kiedyś był popularny, wszyscy w niego grali i tak dalej, ale dla mnie to już jest trochę przeżytek. Nie mam nic do fanów Minecrafta, tylko raczej nie ma sensu, bo na single playerze w sumie nic się tak naprawdę nie dzieje, więc nie będę nagrywał Minecrafta. Będę nagrywał LEGO Dimensions, Ratcheta. W 2016 LEGO Avengers wychodzi już w styczniu. Bartosz Osuchowski. Przez Avermedię możesz wysyłać filmy na YouTube. W jakim jesteś sezonie i odcinkach w Doctor Who? Czy nagrasz budowanie swojego świata w Disney Infinity 3.0? I czy kupisz wszystkie postacie z Ghostbusters, Midway, Arcade i DC Comics? Pierwsza rzecz. Tak, wiem, że z Avermedii można wysyłać od razu filmy na YouTube, ale ja z tej opcji nie korzystam, wiesz, bo filmy z Avermedii dużo zajmują i gdybym miał je wrzucać w rzeczywistym rozmiarze na YouTube'a, wrzucałyby się z 8 godzin i wiem to dobrze już z doświadczenia, bo wcześniej tak robiłem. Muszę wrzucić ten film na komputer, muszę go skonwertować, żeby zajmował mniej miejsca i od razu go wrzucam na YouTube'a. Poza tym raczej z poziomu konsoli ciężko by było pisać opis. Na komputerze mam miniaturki do filmu, mam opis do filmu, więc raczej będę się tego trzymał. W jakim jesteś sezonie i odcinkach Doctor Who? Powiem wam, w Doctor Who obejrzałem tylko dwa odcinki na razie pierwszego sezonu. Jeżeli ktoś zna stronę, na której są odcinki z Doctora Who po polsku, to bardzo proszę, żebyście mi podali, bo ja ściągnąłem parę odcinków Doctora Who, ale napisy, jak ściągnąłem, to niestety nie pokrywają się z filmem. Są albo za szybko, albo za wolno, więc jakoś tak nie. Ja raczej oglądam Flasha, oglądam Arrowa, oglądam Daredevila. Arrowa obejrzałem 3 sezony i zacząłem 4. Flasha kończę 1 sezon, a Daredevila obejrzałem 8 odcinków na 13 pierwszego sezonu. Drugi jeszcze nie wyszedł. Czy nagrasz budowanie swojego świata z Disney Infinity? Tak, myślę, że nagram raczej. To będzie w tej serii Przygody na placu zabaw, raczej mogę się wziąć za zbudowanie takiego świata, czemu nie? I czy kupisz wszystkie postacie z Ghostbusters, Midway, Arcade i DC Comics? Wszystkich postaci z DC Comics nie będę kupował. Z Midway Arcade jest tylko jeden level pack,
nie ma postaci z Midway Arcade. Więc nie wiem. Z tego co mi wiadomo, nie ma postaci z Midway Arcade. I z Ghostbusters kupię level pack i kupię Slimera, tego zielonego duszka. Na pewno, bo on jest mi potrzebny, bo ja mam taką listę figurek, które są mi potrzebne do tego, żeby zrobić grę na 100%. W tym wszystkie level packi, team pack tylko ze Scooby-Doo i Jurassic World'a, a ze Scooby-Doo już jest. No i te reszta fanpaków. I ja myślałem, że będzie że koszty tych figurek będą bardzo duże, ale jednak w Berlinie były o wiele tańsze, o połowę tańsze niż sądziłem. Więc myślę, bo pewnie w lipcu, w sierpniu 2016 ja pojadę na wakacje do Kanady, jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale na pewno za granicę. I wtedy na pewno dokupię resztę tych figurek i je nagram i dobiję grę na 100%. Taką mam nadzieję. Okej. Okay. Egen.pl91 gratuluję. Dzięki wielkie. Fan filmów i komiksów DC oraz Marvela. Czy nagrasz intro Avengers Earth Mike Heist Heroes albo Justice League Unlimited z klocków Lego? W końcu masz już kilkunastu superbohaterów z klocków Lego. Wiesz co? Zobaczymy, dobra? Animacja Lego się robi długo, dość. Ja na razie jeszcze wiem, że pytacie mnie, kiedy będzie nowa animacja. Nowa animacja będzie do 24 grudnia, myślę, na gwiazdkę. Znaczy po 24, bo dopiero ten zestaw dostanę na gwiazdkę, ale na pewno grudzień, styczeń powinno być. Chris 12, ale jak te zdjęcia układać? Pytanie 2 do Q&A. Jak te zdjęcia układać? Masz animację Lego, masz figurkę, animujesz ją. Każdy ruch to jest zdjęcie, ruszasz ręką, zdjęcie, ruszasz nogą, zdjęcie. Układasz po kolei. Układasz po prostu po kolei, a potem ustawiasz czas trwania, ile każda klatka ma trwać. Jak masz dużo ruchów, to mniej, żeby trwały, a jak na przykład masz mniej ruchów, to żeby trwały troszkę dłużej, żeby ta animacja była płynna. Piotrok Kuku, nagraj swój pokój, proszę, pozdrawiam. Z mojego pokoju trochę widzicie ściany. Zobaczymy jeszcze, dobra? Może kiedyś nagram swój pokój, to wam bym pokazał te wszystkie zestawy Lego, ale na razie jeszcze nie. Fan filmów i komiksów DC oraz Marvela pyta: czy kupisz DLC do LEGO Avengers? Tak, kupuję, nagrywam. LEGO Avengers nagram Zagrajmy Wy, Zwiedzanie i DLC. Nie musicie się martwić. Chris 12, czy masz zestaw jakiś tam ze Scoobiego? To mam zestaw, nagrywałem unboxing tej nawiedzonej willi, Mr. Mansion. Czy tam to jest zamek, nie wiem, każdy interpretuje tak jak chce. Co twoi rodzice powiedzieli, gdy dowiedzieli się, że jesteś youtuberem? W sumie to razem z tatą, znaczy jak ja zakładałem ten kanał, to tata mi pomógł go założyć i pierwszym moim filmem był Brick Film Lego Przygoda Dastana. A mama raczej nie wiem, chyba myślę, że mama jest szczęśliwa, że ja jestem szczęśliwy, nie? Egen.pl pyta, jakie masz słuchawki? Jakie ja mam słuchawki? Czekajcie. Na chwilę zatrzymam na pauzę, to pokażę ci pudełko. Co? Dobra, jestem z powrotem. To są moje słuchawki Creative z takim potworkiem. Słuchawek tutaj przy sobie nie mam, ale one tak wyglądają. Mam je chyba z RTV Euro AGD. One kosztowały 200 zł. To są dobre słuchawki, bardzo wygodne są na uszy. Mają bardzo czuły i dobry mikrofon. I to jest z jakiejś serii Draco. Tak to wygląda. Okej. Fan filmów i komiksów DC oraz Marvela pyta:
Czy zrobiłbyś mashup z filmami Pixara i Disneya w połączeniu z Marvelem? W nawiasie pokazywane są sceny z filmów, a w tle intro z serialu Avengers Potęga i Moc, oczywiście w oryginalnej wersji, lub w połączeniu z serialem animowanym Justice League Unlimited, tak samo jak z Marvelem, jest tylko puszczanie z intro z serialu. Jeśli nie wiesz, co mi chodzi, to wpisz sobie Avengers Age of Zurg. Wiecie, wiesz, wpiszę to sobie, bo trochę nie czaję tematu. Nie wiem, czy to jest mashup. Ale zobaczę, o co ci chodzi, to zobaczymy. Piotrok Kuku pyta. A Aaron, gdy kupisz figurkę z LEGO Dimensions, to zrób prezentację postaci. A jeśli masz Gandalfa, Żyletę i Batmana, to zrób też z nimi prezentację postaci. Wiem, co to jest prezentacja postaci. Jak się wchodzi w menu na portalu w LEGO Dimensions, to jest prezentacja postaci. Spokojnie, nagram taki dłuższy materiał. Nie wiem, ile on będzie trwał. Z pół godziny, myślę. I pokażę wam wszystkie prezentacje postaci. Tam będą wszystkie wtedy umiejętności tej postaci i takie krótkie filmiki z tą postacią. To spoko. Jak chcecie, oczywiście, to nagram. Chris12 pyta, jak nagrywać filmy LEGO bez rąk? Jaki masz program? Płatny czy nie? A please poleć mi jakieś za 50 zł do Q&A. Wiesz co, Chris? Tak. Jak nagrywać filmy LEGO bez rąk? To od razu mówię. Platforma, tło, figurka, zdjęcie, ruch. Zdjęcie, ruch. Wtedy nie będziesz miał rąk. Jak chcesz kamerą, to niestety tak się nie robi. Ani też nie robisz tak, że ruszasz figurką rękami, a potem wymazujesz. To za dużo byłoby z tym roboty. I czy... jaki masz program płatny? Ja mam program Pinnacle Studio... Pinnacle się pisze P-I-N-A-C-C-L-E Studio Ultimate chyba 15, chociaż nie wiem, która wersja. Jest to dobry program, ale jeżeli chcesz jakiś program do Q&A, to wiesz co, myślę, nie wiem, Windows Movie Maker też jest dobrym programem. Jest chyba bezpłatny, chociaż sam nie wiem. Poszukaj sobie w internecie, wiesz, ja nie znam jakoś tak nazw programów. Fan filmów i komiksów DC oraz Marvela pyta. Czy kupisz świat w głowie się nie mieści do Disney Infinity 3.0? Główne figurki to radość i gniew. Na razie tego świata nie planowałem. Na pewno chcę kupić Powstanie przeciwko Imperium i dla was nagrać. A czy nagram w głowie się nie mieści, to zobaczymy. Ja film oglądałem i w sumie pozytywnie jestem, no, pozytywnie jestem nastawiony do tego filmu. Adi the Player, Aronie Blue TV. W 2016 wychodzi LEGO Angry Birds. Ja nagrywam LEGO Dimensions w grudniu, a LEGO Avengers w styczniu. Zajrzyj na mój kanał. Mogę zajrzeć, spoko. Czy pójdziesz do kina na Angry Birds? Też na pewno kupię tę grę. Mogę na ten film pójść. Sam w sumie jestem fanem Angry Birds. Jak byłem mniejszy, bardziej to grałem we wszystkie części. A czy nagram LEGO Angry Birds? Jeden zestaw mogę kupić. A jak wyjdzie gra, to też. Bo nagrywam wszystkie gry LEGO. Chris12 pyta, czy będziesz robił prezentację postaci z gier o tematyce LEGO? A mógłbyś bardziej się tak rozwinąć, o jaką prezentację ci tak bardziej chodzi? Romo, Domo, gratulacje, 1000, jesteś super, dzięki bardzo. Evo, Steel. Ta, to... taki bardziej prywatny komentarz. Chris12. Pytanie, czy będziesz robił prezentację, to już tu było. E,
Trochę jeszcze tych pytań jest. Dobra, dalej. Fan filmów i komiksów DC oraz Marvela. Okej. Dobra. Od razu tak. Jakie masz figurki do Disney Infinity 1 i 2? To już nagrałem. Kolekcję moją figurek, obejrzyj sobie. Czy oglądasz Flasha? Tak, oglądam. Będziesz oglądał Legends of Tomorrow. Taki doktor Who z przyszłości zbiera ekipę do pokonania Wandala Savaga. Zobaczymy. Ile masz kuzynów? Wiesz co, nie wiem, nie liczyłem. Czy nagrasz platformówkę ze Snoopim Fistaszki? Gra wyszła na PS4. Zobaczymy, jak chcecie. Zobaczymy, wiesz, na razie nie mam tego w planach. Czy jakaś postać lata oprócz Baza Astrala i Lilany Lifting w Disney Infinity 1.0, wiesz? Chyba nie. Nie, raczej nie. Czy lubisz filmy Pixara, który ci się podoba, a który nie? I czy oglądasz horrory? Powiedz, że nie. Nie, nie oglądam horrorów, nienawidzę takich filmów. I czy lubię filmy Pixara? Tak, lubię. Moim ulubionym filmem Pixara był Potwory i Spółka i Uniwersytet Potworny. Czy widziałeś najnowszy trailer Kapitan Ameryka Civil War? Polski tytuł to niestety wojna bohaterów. W dodatku jest to pisane małymi literami. No, zgadzam się z tobą. Trochę ten tytuł, wiesz. No ale zobacz, gdyby dali w tytuł Wojna domowa, to nikt by na to nie poszedł, a Wojna bohaterów to dla takich ludzi, którzy jeszcze tak nie ogarniają za bardzo tego, nie czytają komiksów, to raczej chyba trafny tytuł. Tak, oglądałem. I osobiście jestem po stronie Kapitana Ameryki. Jeżeli ktoś jest za Starkiem, to spokojnie, krzywdy wam nie zrobię. Czy lubisz PewDiePie'a? Wiesz, nie oglądam PewDiePie'a. Jaki jest twój najgorszy film animowany? Najgorszy film animowany, wiesz co? Jakoś się nad tym nie zastanawiałem. Sam nie wiem. Czy oglądasz... Czekajcie. Czy oglądałeś Jetix? Tak, oglądałem Jetix. Bardzo lubiłem ten kanał. Tam leciał i Sonic, i Żółwie Ninja. Ja jestem zwolennikiem Żółwi Ninja z 2005. Te nowe na Nickelodeon naprawdę. Dubbing słaby. Historia słaba. Wersja bez sensu dla mnie. Krangi to wszystko takie. Wiecie, dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo słabe. Ale jeżeli lubicie, to spokojnie, tak? Każdy ma swoje zdanie. Czy oglądasz serial Flash na TV Puls? Nie oglądam Flasha w telewizji, oglądam na CDA. Czy będziesz oglądał Star Wars Rebelianci na Puls 2? Wiesz, ja oglądałem cały pierwszy sezon Star Wars Rebelianci, byłem w kinie Helios na premierze drugiego sezonu. I gdybyś był superbohaterem, to jaką moc byś chciał mieć? Na pewno chciałbym latać, chciałbym być super silny, chciałbym mieć laser w oczach, raczej umiejętności Supermana. Czy byś zabijał? Nie zabijałbym przecież, tak jak Batman. Raczej po prostu bym obezwładniał i podstawiał policji pod komisariat. Wstąpiłbyś do Avengers czy Ligi Sprawiedliwości? Raczej do Avengers, myślę. Widziałeś Fantastyczną Czwórkę, idziesz na film Deadpool? Widziałem Fantastyczną Czwórkę film i załamałem się tym. Film jest naprawdę bardzo, bardzo słaby. Nie polecam nikomu, jest naprawdę bardzo nudny, nic się w nim nie dzieje. Naprawdę bardzo słaby. A czy idę na film Deadpool? Oczywiście, że idę. Deadpool to jest jeden z moich ulubionych postaci, więc na pewno idę na ten film i zapowiada się całkiem nieźle. Gabriel, czekajcie. Już.
Aaron, kiedy kupisz jakiś team pack z LEGO Dimensions i gdy to kupisz, to zrób speed build. Mogę zrobić jeszcze, wiecie, mogę zrobić speed build, tylko że raczej wolę, jak już jest to zbudowane, żeby wam dokładnie pokazać. Ile jeszcze tych pytań jest? Poczekajcie. Wiecie co? Myślę, że to już skończymy na tym. I potem nagram drugi odcinek Q&A od pytań Iwo, bo tych po prostu pytań jest za dużo i nie jestem w stanie odpowiedzieć na nie wszystkie. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnym odcinku Q&A. Cześć!